zdecydowanie się na jakiejś sytuacji, prawda? Czy to będzie sytuacja związana z plenerem, czy z osobą. No, dla mnie tym jest właśnie o tym, o trudności związanej z wewnętrznym napięciem, które nie opuszcza człowieka, które jest nadmiarowe. Powiedziałam trochę, tak się wyjaśnię o tym szaleństwie, chociaż szaleństwo pada kilkakrotnie w filmie, tak? To znaczy, oczywiście ten towarzysz, powiedzmy, tego straszliwego miejsca, Saint-Rémy, pyta się, czy wszyscy malarze są szaleni. Sam Van Gogh w ostatnim, prawda, w tym ostatnim etapie też mówi, że sam, że czy wydaje mi się, że jestem szalony, ale piękną rzeczą dla mnie jest, która mnie głęboko wzruszyła, jeśli tak mogę przyznać, to, że on mówi, że właściwie nie chciałbym chyba wyleczenia, prawda? Tak. To znaczy, to jest bardzo ciekawe i też ważne, żeby zrozumieć to napięcie, które towarzyszy człowiekowi nieustająco, właśnie nadmiarowe, bo to jest też napięcie, które prowadzi do pewnej adaptacji. To znaczy, człowiek właśnie się przyzwyczaja, jednocześnie jeśli sprzęgnie się to napięcie z jakąś pasją, właśnie z na przykład pasją poszukiwawczą, tutaj trzeba. Rzecz podobna, że malowanie to nie jest pasja tylko dla samego malowania. Należało właśnie przywołać twierdzenie Rudolfa Arnheima, psychologa zresztą, który w latach 60. napisał książkę m.in. Myślenie wzrokowe, który bardzo jasno wyłożył, że obraz jest twierdzeniem. A zatem, gdy mówimy tak naprawdę o człowieku żyjącym w napięciu, mającym pasję malowania i malującym, dążącym za każdym razem, przy każdej okazji do malowania, to mówimy też o człowieku, który tak naprawdę dąży do mówienia, do powiedzenia czegoś od siebie, nie tylko o sobie, czy też czasami nie tyle o sobie, co właśnie o naturze, którą wypróbuje, że w filtrze percepcyjnym otoczenia jest właśnie to napięcie nieuniknione i ono nie opuszcza. Więc to jest komunikacja. On nie mógł z tego zrezygnować. To było to właśnie, co robił. Uprawiał komunikację, można powiedzieć, poprzez sztukę. Obraz właśnie jest twierdzeniem. Mam nadzieję, że daje się to też widzieć w ogóle w sztuce. Że gdy patrzymy na obrazy, to patrzymy tak naprawdę na twierdzenie, które mamy przed oczami, tylko w postaci innej niż werbalnej. To bohater filmu mówi, wyobraźmy sobie, że również Van Gogh mógł coś takiego powiedzieć, że ja chciałem się podzielić z ludźmi tym, co ja widzę, tak? W jakiś sposób przekazać im to, co ja widzę, zwrócić uwagę na to, co ja widzę, tak? I rozumiem, że to jest jakaś forma, rzeczywiście to zbiega się z tym, co Pan mówi, znaczy zakomunikować. Zwłaszcza, że Gogh mu mówi, jesteśmy tak inni, oczywiście on mówi o temperamentach, ale również mówi, każdy z nas jest inny, co innego każdy z nas widzi. W procesie percepcji kształtuje specyficznie związane właśnie z napięciem w układzie nerwowym. Czyli oprócz tego, że percepujemy wspólnie pewne elementy względnie do siebie podobne, prawda? Stół, krzesło, jakoś te kształty jesteśmy w stanie rozpoznawać, dlatego że mamy też pewną właśnie podstawową, składową percepcji, która nam towarzyszy i sprawia, że te wspólne elementy będą do siebie podobne, rozpoznawalne, to jednak zawsze będzie ten czynnik specyficzny, indywidualny, wynikający z doświadczenia, z tego, co się wydarzało dotychczas w życiu. I to może być właśnie jakiś składnik percepcji, na przykład koloru bardziej, w związku z tym też nasycony tym wynikiem specyficznym. U Van Gogha widzimy bardzo wyraźnie postrzeganie zdominowane przez kolor. Zresztą, jak wiemy, to właśnie to jest ten czynnik najważniejszy w jego malarstwie, czyli właśnie kolorystyka, która była do tamtego czasu niespotykana, która stała się sama w sobie symboliczna, co z kolei stworzyło podwaliny pod symbolizm, a później już z tego wypłynął nawet dalej idąc w czasie ekspresjonizm, gdyby nie było właśnie Van Gogha i jego postrzegania zdominowanego przez ostrość, nasycenie kolorystyczne, nie byłoby też takiej twórczości, która mogłaby być właśnie takim przejściem od impresjonizmu do symbolizmu. Po drodze jeszcze neoimpresjonizm, ale tutaj już trzeba pamiętać, że impresjonizm się skończył w tym czasie, kiedy Van Gogh już tworzył, to już dogorywał, można powiedzieć. Tak, tam badają nazwiska już takich, którzy niby wyczerpali ten gatunek. Wspomniał Pan przed chwilą o czymś takim jak wspólne doświadczenie, które wspólne albo w ogóle doświadczenie, które nas kształtuje i tu jest, Pan Daniel bardzo dużo pisze o tym w książce, bo to jest o tym, to tak poproszę o wyjaśnienie, mianowicie, że emocje kształtują się bardzo szybko, bardzo wcześnie. I tu jest
no, taka scena, która najlepiej ilustruje to, przed czym pan przestrzega w książce, to znaczy jak nie wychowywać dzieci, tak? Znaczy jak nie... Jak to nie... Może nie tak to ujmujmy. Nie. Nie czuję się ekspertem od wychowywania, żeby było to jasne, dzieci, natomiast, czy kogokolwiek, natomiast nie można powiedzieć o emocjonalności z perspektywy psychologicznej, jeżeli się nie sięga do pewnych zależności nieuniknionych, to znaczy między na przykład stylem komunikowania się, stylem, który w otoczeniu, w którym wyrastamy, właśnie się przejawia bardzo wyraźnie, jest percypowany i jest wyraźnie uwewnętrzniany, na to też reagujemy. Nie można pomijać tych związków, dlatego tutaj ten okres rozwojowy, który nie oznacza tylko dzieciństwa, również adolescencja potem jeszcze ma znaczenie, wczesna dorosłość, właśnie całe życie kształtuje się nasza emocjonalność, ale rzeczywiście w okresie rozwojowym jest to kluczowe, co się wydarzy, na przykład właśnie dla afektu, czyli właśnie dla tego, czy ten afekt będzie dopasowany, czy nie. Mam nadzieję, że zwrócicie Państwo uwagę, że kilka było takich sytuacji w filmie, które bardzo dobrze ilustrują, jak Van Gogh nieadekwatnie reaguje po prostu na różne sytuacje. Nieadekwatnie to znaczy właśnie, albo się uśmiecha, gdy jest mowa o czymś, co wydaje się wcale nie jest śmieszne, albo właśnie bardzo silnie, dynamicznie reaguje na jakąś prostą, zwyczajną informację, że Gogel musi wyjechać, prawda? I to przybiera od razu postać takiego bardzo wyraźnego napędu psychoduchowego. To jest właśnie ta nieadekwatność. Tutaj jest oczywiście związek, bo mamy badania bardzo czytelne, jednoznaczne, że ta na przykład krytyka depresjonująca, która w okresie rozwojowym może towarzyszyć człowiekowi, który się rozwija. Też nie zapominajmy, że dzieci to ludzie, to znaczy, że mówimy o człowieku w okresie rozwojowym, niekoniecznie musimy oddzielać to kreską dzieciństwa. Czyli wyrastający człowiek w krytyce deprecjonującej właśnie, czyli deprecjonującej, podważającej jego zdanie, jego odczuwanie, jego doznania po prostu, które manifestuje jakoś w otoczeniu, rzeczywiście będzie bardziej po prostu podatny na tę nieadekwatność. Będzie się kształtowała ta nieadekwatność afektywna i w konsekwencji będziemy mówić o jednocześnie powstającej większej, nadmiarowej wrażliwości na bodźce, na otoczenie i czasami właśnie to będzie miało postać reakcji dość wyraźnie nieadekwatnych, takiej siły też pobudzenia nieprzyjemnej po prostu. To jest istotny związek. Też chciałam zwrócić uwagę na to, że tak jakby zadając Panu to pytanie, które tak wyszło niezręcznie, się na stronę wychowania poszło. Natomiast chodzi mi o to, że dzieci przychodzą z pewnym neutralnym zaciekawieniem. Zaciekawieniem, tak. I tu pojawia się dosyć przerysowana oczywiście postać nauczycielki, ale która bardzo mocno... Bardzo dobra scena. Tak, to właśnie chciałabym, żebyśmy o tym, bo to jest taki przykład właśnie, jak można rozbudzać zaciekawienie albo hamować. Tak. I do czego to potem może doprowadzić w dojrzałości. To jest kluczowy punkt, gdy chodzi o rozwój właśnie podłoża dyskryminacji, to znaczy tego właśnie, co staje się punktem wyjścia do tego, żeby rozsądzać, zanim tak naprawdę zweryfikuję, zanim się dowiem, zanim zobaczę, czy przekonam się, że na przykład nie jest coś groźne, czy nie jest właśnie nienormalne, jakbyśmy w tym uproszczonym schemacie mogli tego podejść. Czyli hamowanie zaciekawienia, które jest całkowicie w nas naturalne, odruchowe od samego początku. W takim podstawowym biologicznym schemacie poszukiwanie, unikanie mamy większą skłonność do poszukiwania, eksplorowania otoczenia. Natomiast otoczenie faktycznie nas stopuje, hamuje. Więc tutaj bardzo dobra jest ta scena pokazująca, jak nauczycielka od razu modeluje faktycznie postawę dyskryminującą. To znaczy, że właśnie pokazuje, po pierwsze, że nie trzeba się zaciekawiać czymś, po drugie, gdy stwierdza, że to jest właśnie coś, co jest przez nią nieakceptowane, wskazuje to palcem jako gorsze, deprecjonując. W konsekwencji właśnie modeluje, że nie należy się zaciekawiać tym, co jest gorsze, a gorsze jest to, co ona pokazuje. No tak się właśnie uczymy rozsądzać o rzeczywistości, o takich najprostszych rzeczach, tych kategoriach, od otoczenia. My nie rodzimy się z dyskryminacją. Tu jest właśnie taka, bo Van Gogh na pytanie dzieci odpowiada, co maluje, on odpowiada, że to są korzenie, tak? I dzieci oczywiście przy swojej wyobraźni widzą natomiast tam węże, glisty, tak, i węgorze, tak?
No ale to jakoś, on też na to reaguje w jakiś sposób nademocjonalnie, tak, można by powiedzieć. Tutaj się ujawnia też ta nieadekwatność pobudzenia, czyli związanego z po prostu napięcia z niezrozumieniem, z tym, że reakcja na przykład nie jest oczekiwana. Czy też po prostu sama sytuacja jest zaskakująca, może zobaczyć, że on bardzo potrzebował być w samotności, potrzebował być bardzo skoncentrowany na percypowaniu natury, percypowaniu tego fragmentu rzeczywistości, który w danym momencie jest w jego zasięgu, więc to tak naprawdę, można powiedzieć, był dystraktor. Cała ta sytuacja dzieci, nauczycielka, to były bodźce dystrakcyjne dla niego w tym momencie. Już tylko to mogło powodować nadmiarowe pobudzenie, irytację, nerwowość, a dodatkowe komentarze tylko nasilały tę reakcję. I to jest zrozumiałe zupełnie. I te skojarzenia tych dzieci też są zrozumiałe. Ale przecież to, że coś się kojarzy z płazami na przykład, nie oznacza, że musi być od razu groźne, czy po prostu musi być od razu nacechowane w taki sposób, który oznacza, że będzie piętnowane. Potem widzimy związek z jego codzienności, z tymi sytuacjami, czyli ktoś rzucił w niego kamieniem, bo już miał tę etykietę wariata, czy takiego właśnie, który jest może zagrażający. Brak wiedzy bardzo poważnie wpływa na poczucie zagrożenia. Tutaj też to widzieliśmy. Zwłaszcza, że potem to też się przekształca w oskarżenia względem niego, już takie, tak, bez pytania o molestowanie, nazwanie tej pokojówki, nazwanie prostytutką, czyli już dużo bardziej to idzie właściwie zbudowane z niczego. Tak, taka spirala, samo napędzające się koło, błędne właściwie, dlatego że pada ofiarą siebie samego, choć tak naprawdę pada ofiarą innych, to znaczy inni dokładają swoje poprzez właśnie nadinterpretowanie, czy też właśnie poprzez to poczucie zagrożenia, też interpretując jego zachowanie i dokładając swoje 3 grosze, wpędzają go w kolejne sytuacje, które są jeszcze bardziej napięciotwórcze i jeszcze bardziej sprawiają, że staje się zawikłany, uwikłany, ale też i wyizolowany wewnętrznie, czyli właśnie taki bardzo mocno zdany na siebie, jednocześnie nie mając tej odporności psychicznej, która pozwala mu osiągnąć stabilizację, chociaż dla niego właśnie tą stabilizacją, jak mówi, jest malowanie, czyli w malowaniu znajduje ukojenie, prawda? Tutaj słyszymy, że pan Gogh, rozmawiając z lekarzem, mówi, że on nie myśli o malowaniu. Dzisiaj już wiemy, że myślenie obrazem jest czymś naturalnym, to znaczy, że tak naprawdę jest to myślenie, tylko nie jest to myślenie właśnie związane z tym wysiłkiem werbalizacji, formułowania jakichś twierdzeń w języku, tłumaczenia, objaśniania człowiekowi złożonego, w związku z tym też bardziej kosztownego psychofizjologicznie, a zatem to myślenie jest tylko na innej płaszczyźnie, na innym materiale. I to na pewno jest wtedy mniejsze napięcie, choć jak wiemy, to napięcie cały czas towarzyszy. To chciałabym wrócić za chwilę do tego, natomiast ponieważ użył pan określenia odporność psychiczna, tak, czy mógłby pan jakoś, bo rozumiem, że nie wszyscy są tutaj i jakoś tak, znaczy nie wszyscy znają takie określenie czysto psychologiczne, mógłby pan jakoś to uzasadnić. Tak. Psychiczna to właśnie jest, kilka elementów. Między innymi to, jak wynajduje się, między innymi właśnie to, jak z jaką siłą pobudzenia wyjściowo funkcjonuje, koszt ponosimy w związku z tym, że wykonujemy jakieś podstawowe czynności, czyli jak postrzegamy zadanie. Im bardziej trudne wydaje się proste zadanie, tym większe napięcie temu towarzyszy. Więc to napięcie towarzyszące wyjściowo jest już składową odporności psychicznej, ale cała odporność psychiczna uwidacznia się też właśnie w sytuacjach trudnych, nie łatwych, nie takich, które są rutyną, standardowych, tylko takich, które są zaskakujące, niespodziewane, nowe dla nas, nie przetarliśmy jeszcze szlaku. To znaczy, że wtedy właśnie mogą się uwidocznić nieadekwatne reakcje. No, u każdego może być inna forma manifestowania tej reakcji nieadekwatnej, czyli na przykład właśnie może to być hamowanie zaciekawienia, wycofywanie się, uciekanie, krzyk albo myślenie, że nie dam rady, nie jestem beznadziejny, czy nie poradzę sobie, czy jakieś takie myśli, które wyraźnie wskazują na podważanie siebie, swoich możliwości lub podważanie kogoś i jego w tym, jaki jest i kim jest w danym momencie. Wtedy przejawia się odporność psychiczna.
w jakiej formie i z jakim napięciem przechodzimy przez sytuacje, których się nie spodziewamy. To jest decydujące do widocznienia się jakości naszego reagowania. Oczywiście emocjonalność ma tu kluczowe znaczenie. To znaczy, jak jest ukształtowana, będzie wpływało na jakość tej reakcji. Na przykład mamy złość, prawda, którą możemy kształtować w dwóch kierunkach, albo konstruktywnym, albo destrukcyjnym. Czyli złość w kierunku konstruktywnym oznacza, że ja się koncentruję na tym, że ja czegoś nie mogę i szukam sposobu na to, żeby właśnie coś zrobić innego niż myślałem, że wystarczy. Czyli szukam sposobu na to, żeby właśnie rozwiązać ten problem mimo wszystko. No i nie koncentruję się w związku z tym na ludziach, na odbiorcach, tylko na szukaniu sposobu innego niż ten, który miałem przygotowany, okazało się, że nie wypalił. Złoszczenie to jest naturalne, ale szukam dzięki tej złości innej metody. Natomiast złość destrukcyjna już będzie się przejawiać właśnie w tym lokowaniu uwagi w drugim człowieku. Czasami jest to konkretna osoba, czyli to twoja wina, to przez ciebie, to dlatego, że właśnie nie mogę sobie poradzić, bo ty jesteś taki, siaki, owaki, czy taka, siaka, owaka, albo ludzie, albo świat, to dlatego, że świat jest zły, świat jest okrutny, dlatego, że ludzie są straszni i tym podobne, utrudniają mi na przykład. Czyli ta złość destrukcyjna idzie w tym kierunku, to oznacza lokowanie uwagi w konkretnych obiektach, w ludziach lub w całym świecie jako pewnej idei przeciwko mnie. Natomiast złość konstruktywna idzie w kierunku poszukiwania sposobów, a nie koncentrowania się na ludziach. Więc to będzie też miało olbrzymie znaczenie dla odporności psychicznej, bo jeśli coś nas zaskakuje, no to można w związku z tym albo się zatrzymać na kimś i dalej stać w miejscu, nie znaleźć tego nowego sposobu na rozwiązanie problemu, albo rzeczywiście szukać sposobu na rozwiązanie problemu i nie koncentrować się na tym, czy ja to jest wina i kto mi co zrobił. Ja mam pytanie, jaka jest geneza tego kierunku? Geneza czego? Do kierunku złości, tak? Tak, dzieciństwo oczywiście, tutaj okres rozwojowy decyduje o tym. Na przykład mamy bardzo wyraźne mechanizmy w okresie rozwojowym, uwidaczniające się właśnie w interakcji człowieka rozwijającego się z opiekunami, które tę złość kształtują, czy w tym, czy w takim kierunku. Znaczy bardzo podstawową przyczyną kształtującą złość destrukcyjną jest reagowanie opiekunów własną złością na złoszczące się dziecko. To już wystarczy. Jeżeli to ma charakter regularny, ciągle się powtarza, nie jest sporadyczne, jest ciągle w związku z tym dziecko w zasięgu tej złości, dlatego że ma trudności. Ma prawo się złościć, ma prawo mieć trudności, ale opiekun w tym momencie jest właśnie po to, żeby go wspierać, a nie po to, żeby się złościć, czy sobie z czymś nie radzi. To już wystarczy. Jest jeden z czynników kształtujących złość destrukcyjną. No i co będzie teraz, pani? Wrócę do koncepcji, którą miałam wcześniej, ponieważ to w tym momencie, ponieważ złość, tak, złość jest, nie używamy tego pojęcia negatywne emocje, to znaczy tak zwane, powiedzmy, negatywne emocje, czyli powiedzmy jakby to trudne, tak, dla wewnętrznej, jakoś trudniejsze To znaczy w literaturze tematu spotkamy określenia emocje negatywne, emocje pozytywne, ale warto zwrócić uwagę, że to się odnosi wyłącznie do stanu, który towarzyszy odczuwaniu emocji, to znaczy czuję się wyraźnie źle z tym, że właśnie to czuję, czuję złość i czuję się źle, dlatego będzie w tym momencie traktowana złość jako negatywna na przykład, ale sama w sobie złość nie jest ani negatywna, ani pozytywna, ani dobra, ani zła, tak jak każda inna emocja. Jest adaptacyjna, potrzebna, funkcjonalna. Znaczy dzięki emocjonalności możemy faktycznie poruszać się po świecie, po otoczeniu, po życiu, w życiu i w związku z tym też kształtować to życie. Więc same w sobie emocje mają charakter funkcjonalny. Nie należy tego łączyć z przyjemnością czy z nieprzyjemnością. Jeżeli już ktoś by chciał wskazać aspekt dobry, a aspekt zły, to na pewno może sięgać do skutków emocjonalności, czyli czy skutkuje emocjonalność destrukcyjnie czy konstruktywnie. To te skutki będą wyraźnie wtedy się plasowały w tych dwóch kategoriach. Że ktoś na przykład destrukcyjną złością kogoś po prostu źle traktuje, czy też siebie, bo tutaj w Angowie na przykład mamy złość destrukcyjną, tylko mamy tę złość nakierowaną na siebie, to też jest możliwe, to znaczy, że jest ta autodestrukcja właśnie poprzez złość destrukcyjną, że bardzo źle myśli o sobie,
co zresztą wiąże się z jego biografią też, jak przypominę, na przykład był synem, który urodził się rok po tym, jak dziecko, pierwszy chłopiec, pierwsze dziecko zmarło. I rodzina była po prostu pogrążona w żałobie, w tragedii. On się urodził w atmosferze żałoby. Już to samo w sobie jest deprecjonujące, to znaczy już nie mogli mu opiekunowie dać takiej uwagi związanej z radością, jak przy pierwszym dziecku. W związku z tym tu się wyłaniał ten aspekt deprecjonowania, niekoniecznie nawet intencjonalnego, tylko właśnie przez to, że była nadmierna koncentracja na tym, co stracone. W związku z tym nie było odpowiedniej uwagi na tego właśnie, który jest. I on wychowywał się w takim poczuciu gorszości, że on jest właśnie, że też imię było to samo, Vincenta. Więc miał takie poczucie, że on nie powinien był się narodzić, bo właśnie... jest jakimś zastępcą, tak, prawda? Jest, tak, tak, tak. Wszedł w tę atmosferę już od początku w pozycji gorszości. A przecież brat tego, który się nim opiekował, był od niego młodszy. Więc tutaj ta bardzo duża powstała różnica tej odporności psychicznej w związku z tymi warunkami. To też gdzieś się doczytałam już, to teraz jak Pan wspomniał, to przypomniało mi się, że rzeczywiście są przywoływane takie sceny, kiedy on chodził na, proszę sobie wyobrazić taką scenę, że idzie się na cmentarz i na nagrobku widzi własne imię i nazwisko. Tak. I to jest, myślę, że byśmy nie chcieli być w takiej roli. Jeszcze przy tak małej różnicy wieku, czyli właściwie to ilustruje, tak, to ilustruje właśnie presję, w której właśnie się wychowywało. To jest rezultat presji, to znaczy tego, że właśnie za dużo się mówiło, za dużo się przeżywało, za dużo się myślało o tym, kogo nie ma. Ten, kto był, przez to po prostu tracił. Czyli żeby się jakoś zbliżyć do rodzica w takiej sytuacji, to może rzeczywiście sięgać po takie sposoby, które, takie strategie. To nie jest manipulacyjne, to jest po prostu duchowe, naturalne. Chce być zauważony, chce być kochany, chce być zaopiekowany. To jest u każdego z nas naturalne. W związku z tym to, co dostajemy z otoczenia jako możliwość zbliżenia się, używamy. Więc jeżeli można było się zbliżyć do matki poprzez właśnie śmierć swojego nieznanego brata, to właśnie robił. Zresztą wynika też dalej z biografii jego prób nawiązania relacji intymnych z kobietami, dwiema kobietami. On je tam odrzucony, nie porzucony, bo nawet nie doszło do takiego, jak wynika z wiedzy o jego życiu, do związków, tylko odrzucony. Doszedł do wniosku, że w istocie dla niego ideałem kobiety jest kobieta matka, co bardzo mocno wyraża ten deficyt opieki matczynnej, której doświadczył i w którym się kształtował. Chciałam jeszcze wrócić, bo to cała wypowiedź o negatywnych emocjach była o tym, że zwłaszcza przy złości, która jest taką po prostu trudną emocją, może nie tak trudną. I tu czasami się pojawiają różnego rodzaju tak zwane dobre rady, żeby spróbować przełamać się zgodnie z zasadą, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. I Pan tutaj bardzo zadaje kłam temu, znaczy, no nie powiem, że... W każdym razie przeciwstawia się Pan temu mitowi, ale nazywając pod rozdział, że co nas nie zabije teraz, to nas zabije później. Tak, a do tego czasu na pewno osłabi. No nie może być inaczej, proszę Państwa, jeżeli mamy za każdym razem, kiedy coś się wydarza, jest to dla nas trudne, jest to dla nas kosztowne, to jednak wiąże się z napięciem i ze stresem ogólnie, który doświadczamy. A stres to neurochemia, to są glikokortykosteroidy, to jest wydzielnictwo hormonalne, to właśnie skutkuje w naszym organizmie zmianami w układzie krążenia, w układzie pokarmowym, w układzie odpornościowym. Po prostu jest niemożliwe z tej wiedzy na temat podłoża fizjologicznego, neurofizjologicznego reakcji napięcia, dojść do wniosku, że nas wzmacnia. Co? Zresztą gdyby tak było, to z wiekiem bylibyśmy coraz zdrowsi, a nie coraz bardziej chorobni. Ale nie tak, że jesteśmy Mówiliśmy o tym, że Van Gogh generalnie, że dla artysty sztuka jest sposobem wyrażania emocji. Jest to też coś takiego jak artoterapia, prawda? I tutaj natomiast właśnie jest pytanie, na ile to jednak było autoterapeutyczne dla Van Gogha, to malowanie, tak? Czy możemy... Ja myślę, że to jest po prostu dążenie do tego, co właśnie gwarantuje stabilizację. Akurat w przypadku artysty jest to rzeczywiście sam fakt, że doświadcza stabilizacji wewnętrznej,
w akcie malowania jest, jego, jest dla niego terapeutyczne. Niezależnie od tego, czy potrzebuje, czy nie, jest po prostu coś, co bardzo dobrze, korzystnie wpływa na stan psychofizjologiczny. Natomiast gdy mowa o arteterapii, no to mowa tak naprawdę o oddziaływaniu sztuką w sytuacji, w której mamy właśnie człowieka, który na przykład nie zajmuje się sztuką, ale jest w pewnym zakresie właśnie w napięciu za dużym, właśnie w jakichś trudnościach, których doświadcza, to mamy dużo badań wskazujących na to, że dzisiaj sztuka wyraźnie może być bodźcem obniżającym, łagodzącym napięcie, ale może też być oczywiście bodźcem stymulującym napięcie wzrostowo. To zależy co. Jeżeli sięgniemy na przykład do badania, do jednych z wielu badań, na przykład w jednej z amerykańskich klinik, w których leczy się uogólnione zaburzenia lękowe, zaprzeprowadzono takie badanie, w którym przez kilka tygodni na ścianie w pokoju wspólnym osoby będące w tej klinice i zażywające regularnie leki przeciwlękowe mogły oglądać obrazy powieszone co jakiś czas na kilka tygodni. To były obrazy Jacksona Pollocka, znaczy produkcja oczywiście, produkcja obrazu Van Gogha i zdjęcie w pejzażu. I wyraźnie wynika na przykład z tego badania, że obraz, reprodukcja obrazu to był po prostu pola Van Gogha, obniżało napięcie i powodowało faktycznie mniejsze zapotrzebowanie na leki przeciwlękowe, w przeciwieństwie do obrazu Pollocka, który stymulował to napięcie i powodował większe zapotrzebowanie na leki przeciwlękowe. A najbardziej, jak się okazuje, łagodząco wpływało zdjęcie pejzażu, podobne do tego pejzażu, który był w obrazie Van Gogha. Więc jak wynika, szukamy też czegoś, co będzie dla nas najbardziej familiarne. Jak w wyniku z tego badania też osoby mówiły, że to zdjęcie pejzażu i obraz Van Gogha przedstawiający pejzaż podoba im się najbardziej, bo przypomina właśnie bardzo rodzinne strony, pola, łąki. To będzie oznaczało, że my tutaj szukamy właśnie czegoś, co jest dla nas uspokajające, a uspokajające może być to, co jest familiarne i dobrze skojarzone, czyli połączone z jakimiś dodatnimi doświadczeniami. Sztuka ma wpływ zdecydowanie na emocjonalność, ale w jednym i w drugim kierunku. Natomiast samo tworzenie jak najbardziej tak. Tu warto zwrócić uwagę na przykład na tę rozmowę z księdzem, kiedy jest mowa o talencie. Czasami na konferencji zdarzyło mi się jednej być zapytanym, właśnie to była konferencja nie psychologów, tylko artystów. I artyści zapytali, a co to pan psycholog powie o tym, czym jest talent? To była profesura artystyczna, można powiedzieć. A zatem pytanie bardzo poważne i odpowiedź też musiała być bardzo poważna. Otóż odpowiedź z psychologicznego punktu widzenia jest jedna. Jeżeli ktoś mimo wszelkich przeszkód, trudności, mimo tego, że inni nie pozwalają, nie sprzyjają, albo ma liczne obowiązki, nieustająco czuje, że musi malować, musi grać, musi tworzyć po prostu, czyli ciągle w każdej możliwej chwili wraca do tego właśnie, co myśli, że musi i czuje, że musi robić, a jest to twórcze, to znaczy, że ma talent. Tylko, że oczywiście sama potrzeba do tworzenia nie wystarczy, żeby namalować to czy tamto, czy stworzyć taki czy inny utwór. To jeszcze musi być naturalnie w jakiś sposób też dynamizowane przez otoczenie. Może właśnie przez warsztat, jak u malarza Van Gogh też poszukiwał lekcji, które pozwoliłyby mu właśnie zdobyć warsztat. Nie dlatego, że on nie umiał malować, tylko dlatego, że on chciał malować, malując chciał mieć większą kontrolę nad tym, co maluje, czyli właśnie dzięki warsztatowi chciał wyrazić więcej niż mógł wyrazić tylko dzięki samej potrzebie malowania. Więc talent sam w sobie manifestuje się, ale znowu to od nas zależy, czy ten talent będzie się rozwijał, czy ten talent będzie hamowany, bo jeżeli zdarzy się, że w otoczeniu właśnie będzie ten komunikat regularnie płynący, ale co ty tam za bazgroły proponujesz, przecież ty nie masz żadnego talentu, nie masz zdolności, albo brzdąkasz, albo śpiewasz. O, pamiętam taką reakcję właśnie, jak to znaczy, że jak ja, mimo że nigdy nie śpiewałem, czy nie śpiewam, śpiewam sobie pod prysznicem spontanicznie, to znaczy, że mam talent? No jeżeli robię to spontanicznie i mam chęć to robić, to tak, tylko że to nie jest talent, który w danym momencie
mógłby zamanifestować się w sposób akceptowany w pełni społecznie. To jest talent, który manifestuje się tylko w tej formie, tej samej potrzeby, natomiast to jest tylko składowa. Od tego trzeba wyjść, czyli dopiero następnie, co się wydarzy, będzie decydowało, czy ten talent się tak naprawdę rozwija i w którym kierunku się rozwija. Zatem to będzie o talencie. I to jest tak, że nie musimy odcinać, nie zawsze musimy odcinać kupony od talentu, tak? Tak, no oczywiście, tak. To znowu będzie interakcja z otoczeniem, czyli znowu będzie zależne po prostu, gdzie my jesteśmy, wśród kogo i kto nam sprzyja, kto nas wspiera, a kto nas podważa, sabotuje, kto nam przeszkadza. Warto pokonywać te przeszkody, tak czy inaczej, jeśli się ma taką potrzebę. Czy też padło takie, Van Gogh mówi, właśnie już w tym ostatniej, w rozmowie z tym lekarzem ostatnim, już w ostatnim okresie życia, mówi, że na pytanie, czy jest szczęśliwy, tak, mówi, że to daje mu satysfakcję. Satysfakcję. No, warto rozróżnić, to znaczy, to jest istotna różnica między satysfakcją a przyjemnością. Dzisiaj mamy zresztą takie naprawdę wszędzie pokusy do tego, żeby szybko i bardzo dynamicznie, intensywnie doświadczać przyjemności. Konsumpcjonizm jest tego najlepszym przykładem. Natomiast różnica między przyjemnością a satysfakcją jest naprawdę bardzo duża, dlatego że gdy mówimy o przyjemności, to faktycznie możemy ją sobie sprawić czymkolwiek, co jest w zasięgu, a wiemy, że sprawi nam przyjemność. Będzie ona krótko trwała. Będzie to dosłownie chwila i dlatego też popadamy w różne zależności od przyjemnościowych bodźców, bo właśnie krótkotrwała przyjemność oznacza generowanie częstsze tych bodźców. Natomiast zwykle wiąże się to właśnie z takim poczuciem przyjemności, któremu jednak nic nie, czy niewiele przeszkadza, gdy już doświadczamy. Natomiast satysfakcja już jest czymś innym. Satysfakcję osiągamy, gdy zmierzamy do celu mimo trudności, a nie wtedy, kiedy jest łatwo. To znaczy, że idąc do celu, nie zatrzymujemy się, dlatego że trudność jest, nie wycofujemy się, nie sięgamy po przyjemnościowe bodźce, żeby nie myśleć o tych trudnościach, tylko mimo tych trudności idziemy przed siebie, realizując cel. I to dopiero będzie generowało satysfakcję, czyli że ja cel jednak osiągnąłem, mimo trudności, które po drodze się pojawiały i w rezultacie satysfakcja trwa znacznie dłużej. Zresztą, gdy mowa o na przykład tym, co decyduje o takim ogólnym bilansie życia czy naszego, w którymkolwiek momencie zrobimy ten bilans, a zwłaszcza później dorosłości, to rzeczywiście odpowiedź na pytanie, czy właśnie jest to coś, czego człowiek, co człowiek zrobił i żałuje, odpowiedź pada nie w badaniach. Natomiast co w takim razie powoduje, że człowiek czegoś na koniec może żałować, czy pod koniec, a zatem właśnie zabrał sobie, a mógł mieć. Otóż to właśnie, czego nie zrobił, a chciał zrobić, a wiązałoby się właśnie z satysfakcją, że osiągnął, że miał, że zdobył. No, tylko to oczywiście nie są dobra materialne, tylko właśnie pewne decyzje dotyczące tego, kim być, czym się zajmować, jak przeżyć życie. Czy z satysfakcją możemy łączyć coś takiego jak odczuwanie, poczucie szczęścia? Czy to jakaś składowa jest w ogóle? Możemy powiedzieć, że z pewnością suma przyjemności nie tworzy szczęścia. Człowiek może być nieszczęśliwy, jednocześnie mając dostęp do wielu przyjemności i możliwości też korzystania z tych przyjemności. To jest wtedy hedonizm, a nie szczęście. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia rzeczywiście szczęście osiąga się w rezultacie generowania regularnie satysfakcji. A zatem działania mimo trudności, mimo przeszkód i rozwiązywania tych trudności. To tworzy dopiero to poczucie ogólne, które możemy powiedzieć, że nazywa się szczęście, bo w którymś momencie, przy czym decyduje przewaga satysfakcji doświadczanych do tej pory nad brakiem satysfakcji. Tę przewagę trzeba generować, to znaczy nie stanie się to samo, jeżeli nie będziemy tego robić intencjonalnie, właśnie z tym zamiarem, żeby generować mimo trudności, realizować cele i generować satysfakcję, to będzie tylko od przypadku do przypadku, więc lepiej jest robić to intencjonalnie, gdy mowa o dochodzeniu do poczucia szczęścia. No, w ten sposób rzeczywiście ta przewaga doprowadzi do tego poczucia. Pisze Pan w książce także, szczęście nie jest stanem trwałym, który można by osiągnąć i że właściwie to szczęście, że tak nie jest, bo jeśli byłoby to stanem trwałym, to nie przetrwalibyśmy długo, tak? No tak, no cóż, trochę nie, znaczy, no, trudno to zaakceptować, że ktoś nam odbiera, znaczy, że
niebycie cały czas w szczęściu jest dla nas dobre. Znaczy można sobie, czy można sobie wyobrazić, że na przykład przychodzimy na świat i pierwsze co robimy, to pękamy ze śmiechu, żeby się urodzili. Widział ktoś taką sytuację? Ja nigdy nie widziałem. W związku z tym też nie czytałem o tym, nie wiem, że ktoś widział. To po prostu jest nieadaptacyjne. To znaczy, że taka komunikacja podstawowa, taka właśnie związana z koniecznością przetrwania, prawda? Że musimy właśnie dać znać o tym, że czujemy się źle, żeby opiekunowie, od których zależy nasze przetrwanie, mogli interweniować, żebyśmy właśnie mogli przeżyć, prawda? Czyli no, oczywiście mogłoby oczywiście też tak być ewolucyjnie, mogłoby się tak ukształtować, że na każdy dyskomfort reagujemy śmianiem się i zadowoleniem. Ale wtedy to miałoby zupełnie inną wartość komunikacyjną. To znaczy taką samą, jak właśnie ta reakcja na dyskomfort, który mówi o tym, że coś jednak trzeba zmienić, zrobić, żeby właśnie przywrócić poziom stabilności. Przy czym nasze dążenie do przyjemności, czy takiego właśnie stanu zadowolenia nie jest też dążeniem naturalnym, bo naszym naturalnym stanem jest stan po prostu braku dyskomfortu, braku nieprzyjemnego, destabilizującego doznania. Proszę zwrócić uwagę, że gdy się rozwijamy, gdy jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, jesteśmy niemowlętami, to nie reagujemy zadowoleniem tylko dlatego, że jesteśmy tam do drugiego na przykład roku życia najedzeni, czy właśnie nas przewinęli po tym, jak było mokro i jest już sucho, tylko reagujemy po prostu spokojem, brakiem właśnie tego dyskomfortu. To jest ten środek, czyli między dyskomfortem a komfortem jest brak dyskomfortu. W konsumpcjonizmie bardzo trudno o tym pamiętać, bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, czyli ciągle być pod taką presją tego, żeby uzyskiwać komfort, dążyć do komfortu. Tym bardziej dojmujący staje się dyskomfort, kiedy się pojawia. Czy właśnie, czy tutaj w filmie o Van Gogha, czy to też nie był trochę taki problem, że on nie miał tego momentu zatrzymania się na właśnie takim braku dyskomfortu, tylko tak. Właśnie, że to było takie, tak. takie albo w te, albo we w te. Tak, to było oczywiście labilne, to było. Natomiast też z tego, co my czytamy na przykład w jego biografii, czy też w jego listach, on miał świadomość już w pewnym momencie, że ten dyskomfort jest jego stanem naturalnym. On przywykł do dyskomfortu, można powiedzieć nawet, że ten właśnie brak dyskomfortu byłby dla niego bardzo trudny do zauważenia, bo przeskakiwał bardzo szybko z dyskomfortu do chwilowego komfortu, przy czym to był eksces, czy jak na przykład reagował na to, że miał dobre recenzje. Czyli, że jest postrzegany już jako znaczący, przełamujący pewne granice malarz, to on nie był w stanie o sobie tak myśleć, nie mógł tego uwewnętrznić, nie mógł tego zaakceptować, przyjąć, dlatego że on był bardziej nawykły do dyskomfortu. To jest pułapka, w którą można wpaść, gdy się właśnie ma przewagę doświadczeń dyskomfortujących nad doświadczeniami, w których ten brak dyskomfortu jest wyraźnie odczuwalny i też pośredniczący do komfortu. To właśnie jest taka, bo w jaki sposób on tłumaczy to odcięcie ucha, prawda? Że on chciał zatrzymać, albo przeprosić, albo przekazać. I to właściwie, no myślę, że większości z nas nawet zaryzykuje, może nawet wszystkim jednak, no, to jest, wydaje się jednak, no, straszną rzeczą, tak, żeby obciąć sobie ucho. No, znaczy, i chodzi mi o to, że tutaj jest tak, że właśnie ten jego przywyknięcie do tego poczucia do dyskomfortu, prawda, to też mu, chodzi mi o to, że bardzo przesuwa granice. Przesuwa granice, to jest dążenie do tego, co jest dla mnie najbardziej znane, stabilne, co tworzy właśnie moją stabilność. A to jest ten paradoks niestety. Podobnie mamy w depresji, jeżeli ktoś długie lata choruje na depresję, depresja jest na przykład nieleczona, tym bardziej będzie mieć przewagę właśnie stanu dyskomfortu czy negatywizmu w postrzeganiu świata nad stanami braku dyskomfortu, a tym bardziej przewagę nad stanami komfortowymi. To znaczy, że będzie też dążność do, jako naturalna kolej rzeczy, do bycia w tym status quo negatywizmu, czyli określonego też poziomu napięcia, w którym się żyje. Dlatego też, gdy mówimy na przykład o poczuciu własnej wartości, to właśnie z tego powodu między innymi mówimy na gruncie psychologii o tym, że poczucie własnej wartości może być stabilne lub niestabilne, przy czym stabilne może być również
niskie poczucie własnej wartości. Niskie poczucie własnej wartości stabilne jest trudniejsze niż poczucie własnej wartości, które jest niestabilne, dlatego że jest mniej podatne na zmiany. Właśnie z tego powodu człowiek dąży nieustająco do tego, żeby było stabilnie bardziej, a jak stabilnie, co to oznacza konkretnie, specyficznie, czy to będzie właśnie stan dyskomfortu i jaki rodzaj dyskomfortu, z czym związany, czy na przykład z bólem fizycznym, czy na przykład z przewidywaniem negatywistycznym, czy deprecjonowaniem siebie, to już będzie bardzo indywidualne. Okaleczanie się jest też jednym z symptomów stabilnego, niskiego poczucia własnej wartości. Jest to jeden z możliwych symptomów. Przywołał Pan depresję przed chwilą, czy przy Van Goghu, znaczy to takie diagnozowanie, ale nie tylko z filmu, tylko też Pan wie więcej. Co wiadomo dzisiaj o Van Goghu, czy można by go jakoś zdiagnozować? Od tego jednak bym stronił, dlatego że nie ma wystarczających źródeł, to może być jedynie spekulacyjne. Nie jestem akurat z tych psychologów, którzy wypowiadają się o kimś z, od jego nieobecność, można powiedzieć, tym bardziej. Natomiast na podstawie takich informacji, które są szczątkowe, czy też nawet jeżeli można wyczytać się z listów i jakieś symptomy wyraźnie wypływają z zachowania, to jeszcze nie jest wystarczające, by stawiać diagnozę. Tym bardziej, że w tamtym czasie, w XIX wieku, to naprawdę inny był zupełnie etap kształtowania się też podejścia do nierównowagi psychicznej. I w związku z tym też informacje napływają stamtąd i są w źródłach rozmaite, które nie pozwalają stworzyć spójnego obrazu. Więc ja bym poprzestał na tym, co w symptomatyce tutaj jest bardzo wyraźne, jednoznaczne i wynika z listów, wynika z opisów jego zachowania. Czyli na pewno możemy powiedzieć, że obserwujemy w filmie, czy też w jego biografii, po prostu trudności w regulowaniu afektu. A czy to poszło w kierunku takiej choroby, czy innej, to należałoby rzeczywiście się przyjrzeć temu bliżej i mieć człowieka i jego zgodę, żeby móc w ogóle o tym się wypowiadać. No to nie tylko w XIX wieku, to jeszcze no myślę, że 40 lat temu jednak zupełnie inaczej to wyglądało. I to też, bo Pan się tym zajmuje, neuropsychologią, bo to właściwie też takie wszystkie obrazowanie mózgu, prawda? Te nowoczesne technologie bardzo nas jakoś tak, znaczy zaawansowały, prawda? Przybliżyły nas do wiedzy, do świadomości tego, co w nas się dzieje. Niewątpliwie dzisiaj na przykład mamy badania z udziałem właśnie osób chorujących na depresję długoterminową i w związku z tym też z użyciem rezonansu, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, która pozwala zobrazować mózg i jego aktywność, zużycie tlenu w różnych strukturach mózgowych. I obserwuje się dzisiaj, co pionierskie badania sprzed dwóch bodajże lat z Uniwersytetu Londyńskiego, które pokazują, że te wzorce spontanicznej aktywności mózgowej również mają związek z tym, w jakim stanie regularnie człowiek się znajduje, czyli osoby chorujące na długotrwale, czyli przez wiele lat na depresję, mają ten spontaniczny wzorzec wyładowań mózgowych różniący się istotnie w porównaniu do osób, które nie chorują na depresję. I mamy tam pewne różnice, które pozwalają właśnie wnioskować o związku między powtarzającymi się wzorcami reagowania, myślenia, zachowania, a tym, co dzieje się w sieciach neuronalnych, które muszą adaptować się właśnie do otoczenia i w związku z tymi wzorcami też zaczynają wchodzić w określone wzorce własnego reagowania, czy elektromagnetycznego i neurochemicznego. I przy czym to nie jest deterministyczne, trzeba pamiętać. Czyli nie można powiedzieć, że osoby w depresji mają depresję dlatego, że mają inne wzorce wyładowania neuronalnego. To się kształtuje środowiskowo, w okresie rozwojowym powstają podstawowe konstytuujące się wzorce wyładowań elektromagnetycznych i neurochemicznych, ale rzeczywiście powtarzanie tych wzorców, na przykład negatywistycznego myślenia i zachowania, będzie przekładało się na potencjał mózgowy, potencjał sieci neuronalnych. Zresztą mamy tutaj na przykład jeszcze do filmu nawiązując też bardzo ciekawy wątek, wyraźnie sugerujący element taki wikłający się w trudności psychiczne Van Gogha, otóż po prostu nadużywanie alkoholu. Alkohol jest toksyną.
Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że alkohol zakłóca natychmiastowo prawidłowe funkcjonowanie sieci neuronalnych, powoduje zmiany, które jeżeli jest powtarzające się regularne picie, a chcę Państwu powiedzieć, że picie regularne jest również takie, które jest okazjonalne, dlatego że okazje są regularne. A zatem to picie również jest regularne, tyle że osoba, która doświadcza skutków właśnie takiej regularności i na przykład raz w roku, czy dwa razy, czy trzy razy w roku, będzie doświadczała ich w dłuższym czasie i wolniej niż osoba, która te okazje generuje częściej. Ale te zmiany są nieuniknione, to znaczy na przykład właśnie zakłócenia funkcjonowania czołowych sieci neuronalnych, które są związane z samokontrolą, co się dzieje w alkoholu. Chyba nie trzeba przypominać tego, prawda? Jak łatwo jest wejść w takie właśnie stany, no właśnie nazywamy to potocznie większą odwagą. To żadna odwaga, to jest zwykłe odhamowanie, zniesienie funkcji samokontrolnych chwilowe, które właśnie utrudnia nam kontrolowanie w pełni tego, co mówimy, tego, co robimy, tego, jak reagujemy, również afektu, czyli też siła jest silniejsza. To z czasem będzie wpływać na zmiany w sieciach neuronalnych, które się utrwalają, czyli potencjał chorowy na przykład się zmniejsza z wiekiem w miarę spożywania alkoholu, co na przykład generuje nieuniknioną konsekwencję w postaci przewagi tego pobudzenia właśnie, aktywności pobudzeniowej mózgowej, która jest związana z podkorowymi strukturami, z produkcją neuroprzekaźnika zwanego glutaminianem, nad hamowaniem, które jest związane właśnie z strukturami chorowymi, produkcją neuroprzekaźnika zwanego GABA, czyli faz gamma-aminomasłowy. I ta nierównowaga jest nieuniknioną konsekwencją na przykład właśnie regularnej intoksykacji alkoholem, czyli rosnąca przewaga pobudzenia nad hamowaniem, dlatego dziś na przykład nie mamy wątpliwości, że picie alkoholu, jeżeli tylko jest regularne, prowadzi wprost do stanów depresyjnych, które oczywiście się uwidaczniają nie wtedy, kiedy człowiekowi jest łatwo w życiu, idzie wszystko po jego myśli, tylko wtedy, kiedy pojawiają się właśnie trudności. I stąd potem zdziwienie i pytania, jak to jest możliwe, że ja tak reaguję, czy nie radzę sobie z tym, co sobie zawsze wydawało mi się, że radzę i jest, i było jakoś względnie spokojnie. No tu się nagle, właśnie nie nagle, tylko zaczyna być obserwowalne to, że się stajemy bardziej inni, niespokojni, pobudliwi, tak, impulsywni. Tutaj właśnie psychiatra też mówi Van Goghowi, prawda? Pijesz dużo za dużo, tak? I potem się zachowujesz agresywnie, nie pamiętasz, co mówisz, krzyczysz, bijesz się. Tak. Nie wiem, co motywowało akurat tutaj lekarza, który zwracał na to uwagę, bo wiedzy na ten temat wtedy nie było w związku między alkoholem a właśnie wzrastającym pobudzeniem neurochemicznym przekładającym się na wzrost napięcia ogólnego psychofizjologicznego. Może jakaś taka dydaktyka trochę. Ja mam pytanie, czy religie, jak religijne Van Gogha miała wpływ na to, czy go uspokajała, bo to było w filmie bardzo wyraźnie do pokazania, jakiego miał ojca pastora. Tak, on wychowywał się oczywiście w rodzinie religijnej, był synem pastora i tutaj ten system, który mu zaproponowano, przekonań, myślenia, wiary po prostu jest u niego też widoczny. Jak widzieliśmy w filmie, on się odwoływał w trudnych chwilach do swoich przekonań. W związku z tym myślę, że miało to też na niego wartość stabilizującą. To jest indywidualna sprawa, czy to będzie system przekonań religijnych, czy innych, które stabilizują człowieka wtedy, kiedy jest mu trudniej. No, na pewno było w takiej formie stabilizacji. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś? Jakaś uwaga albo podzielenie się? Widzę na widowni, że wielu z Państwa przychodzi do mnie na wykłady na uniwersytecie. Chcę bardzo Państwu podziękować za to, że przyszliście, znaleźliście czas. Bardzo się cieszę, widząc Państwa, choć widzieliśmy się już w tym tygodniu, widzimy się jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy. Zatem zachęcam niechodzących na wykłady do korzystania z okazji do zadawania pytań. Bardzo proszę. Czyli żeby być osobą twórczą, to trzeba mieć ten jakiś niepokój w sobie. I jak to się ma też do tego, że właśnie różnego rodzaju nawyki powodują w stanie wyciszenia. To trochę w tym kierunku idzie, bo nawyki pomagają nam jakoś ustabilizować życie. Czy można powtórzyć pytanie, bo to... Tak, może właśnie z
Pan pyta, czy nawyki mogą stabilizować życie. Oczywiście, że tak. Natomiast pyta Pan o to, czy twórcze nawyki. Twórczości jest potrzebny niepokój. Tak? Nie wynika z, że niepokój jest konieczny do twórczości. Na pewno do twórczości jest potrzebne zaciekawienie. Znaczy z mojej wiedzy i na gruncie psychologii wyraźnie widać, że to nie jest niezbędny element. Zwykle zaciekawieniu towarzyszy niepokój, jeżeli jest właśnie specyficznie człowiek nasycony w doświadczeniu tym niepokojem. Natomiast nie musi towarzyszyć niepokój, jeśli nie jest nasycony niepokojem. Tylko zaciekawienie może się realizować wtedy bez niepokoju. Samo zaciekawienie jest potrzebne, to znaczy musi być przewaga zaciekawienia nad brakiem zaciekawienia, żeby była dążność do tworzenia. Bo to wiąże się z przetwarzaniem otoczenia świata, z percepcją, która w związku z tym zyskuje, zasoby nasze wzrastają, też mamy więcej do powiedzenia. Cały czas tutaj bym proponował myśleć jednak o tym, że to jest twierdzenie, to tworzenie jest twierdzeniem, mówieniem, opowiadaniem, prawda? To jest naturalne, że jeżeli czegoś się dowiadujemy, to chcemy o tym opowiedzieć. Więc jak mamy zaciekawienie, to też jest naturalne, że poprzez zaciekawienie zdobywane informacje chcemy też pokazać, że mamy, że jakoś je też interpretujemy, że coś z nimi robimy. Jakoś za pomocą ich komunikujemy ze światem, więc to zaciekawienie na pewno jest potrzebne do tworzenia. Czystym zaciekawieniem niejako w pakiecie idzie pewien rodzaj. Kiedyś tu mówiono na to tak trochę wyśmiewając się nad wrażliwość, tak? Dzisiaj mówimy o wysokiej wrażliwości. I czy to właśnie jest taki pakiet, który ktoś twórczy dostaje? Wrażliwość jest indywidualna, to znaczy wrażliwość jest właśnie znowu kwestią składowych, kilku składowych, w tym oczywiście też ruchliwości nerwowej, czyli tego, w jakim napięciu funkcjonuje układ nerwowy, ale też w związku z tym, w jakim tempie przetwarza percepcyjnie, z jaką siłą, z jaką dynamiką, w jakiej częstotliwości to będzie tworzyło naszą wrażliwość i w związku z tym będziemy więcej widzieli lub mniej widzieli, percepowali wzrokowo czy czuciowo, bo wrażliwość nie ogranicza się do percepcji wzrokowej i oznacza w ogóle percepcję zmysłową, więc to będzie też indywidualne. Słowo nadwrażliwość jest słowem nacechowanym. To znaczy, przypomina mi się tutaj koleżanka, która kiedyś mi opowiedziała, że poszła do dentystki i powiedziała jej uprzejmie, że ona jednak wolałaby znieczulenie bez osobą nadwrażliwą na ból. Dentystka jej odpowiedziała, że nie lubi tego słowa. A ponieważ moja koleżanka jest psycholożką, odpowiedziała, ja nie lubię takich dentystek i wyszła. To jest właściwa, można powiedzieć, taka reakcja na słowo nadwrażliwość, dlatego że to słowo jest przez jednych dobrze rozumiane, przez innych źle rozumiane. I lepiej nie trafiać na tych, którzy źle rozumieją to słowo. No, ale zmierzam do tego, że teraz właśnie pojawiło się coś takiego jak wysoko wrażliwie, które nie jest tak nacechowane, tak? Ale ta wysoka wrażliwość nie jest wydumaniem czyimś, prawda? Nie, jest rezultatem doświadczeń, tak. Rezultatem tego właśnie, co w otoczeniu człowiek doświadczał i jak to przez jego układ nerwowy przeszło, jaki ślad zostawiło. Gdy sięgniemy na przykład choćby wiedzy o mechanizmach kształtowania się reakcji stresowej, stresu ogólnie, to trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, że bodziec z zewnątrz percypowany ma jakąś siłę. Inną siłę ma właśnie takie światło, które tam bije po oczach, inną siłę ma tamto światło, które jest słabsze i tak w związku z tym inny ślad zostaje w danym momencie w wyładowaniach neuronalnych, w układzie nerwowym po tej sile, inny po tej sile. Czyli ta siła bodźca będzie też wpływać właśnie na jakość śladu, który zostaje w układzie nerwowym. W związku z tym będzie też w pewnym stopniu przesuwać granice wydolności, może nie wydolności, tylko do granic wydolności będzie przesuwać człowieka w jego wrażliwości, tak też powiedzieć poprawnie, czyli do granic wydolności, bo warto zaznaczyć, że układ nerwowy też ma swoją wydolność, górną granicę, to znaczy, że może być sytuacja, w której właśnie bodziec bardzo silny doprowadzi do przestymulowania komórek neuronalnych. One wtedy mogą tego nie wytrzymać po prostu, bo przekroczy właśnie to granice ich wydolności. W związku z tym może komórka znieruchomieć i zakłócić w związku z tym funkcjonowanie sieci neuronalnej, a może zginąć i w związku z tym może być na poziomie mikro ubytek. I to będzie też związane z siłą bodźca. Zatem sama siła bodźca będzie też niewątpliwie decydować o tym, jak się kształtuje nasza wrażliwość. I wrażliwość będzie w związku z tym indywidualna.
Będziemy, zdaje się, że powoli kończyć, żeby już pana nie narażać na te na siłę tych bodźców, żebyśmy nie doszli jednak do tego, do tej granicy wydolności. I jeszcze zupełnie na zakończenie, ponieważ, znaczy, oczywiście cały czas zapraszam do komentarzy i zadawania pytań i korzystania z obecności. O, tutaj jest, proszę. Chciałam tylko dodać a propos tego silnego światła, że mówiło się, że to silne światło, znaczy to nasłonecznienie spowodowało ten postęp tej choroby, ale jednocześnie też... A przyczyniło się do wzrostu tego napięcia, tak? Niewątpliwie. Zresztą to był też bodziec bardzo, proszę uwagę, absorbujący. Każdy bodziec, który jest silniejszy niż znany nam, czy po prostu silniejszy niż tło w danym momencie, jest bardziej absorbujący niż inne bodźce. Więc tu jak najbardziej słusznie pani zwróciła uwagę, że bodziec silny w tej sytuacji słońce, ostre, mocne słońce, przełożyło się na wzrost powodliwości i niewątpliwie przełożyło się też na zwiększenie wrażliwości. Zresztą stało się też punktem fiksacji, stało się też było wyraźnie celem samym w sobie, odzwierciedlenie właśnie w tym malarstwie, w tym twierdzeniu również tego doznania percepcyjnego, które od tego bodźca Pan Bóg doświadczał. On mówi z czym w pewnym momencie, że on wprost poszukuje tego, tak? Że on tak, po to wychodzi, tak, że on poszukuje tego, tak, światła. To jest dla niego wartość. Zaabsorbowany tym bodźcem, tak. Czy jeszcze jakieś mamy pytania z widowni? Nie? To dobrze, to zatem będziemy kończyć. Dziękujemy Państwu, jeszcze zapraszamy, tradycją takich spotkań jest to, że można po supercenie kupić książkę. Książka jest po drugiej stronie drzwi do kupienia i Pan Daniel myślę, że będzie chciał podpisać. Znaczy nie będą deklaracje Państwu, nie wiem, jeśli ktoś będzie chciał podpisać, to tak będzie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobry wieczór, dziękuję, jak miło Pana widzieć. A ja proszę, a co, czy ja nie widzę ty, ale co ja będę czytać? Marysia. Co to jest to obraz?